Hej, dzisiaj trochę inny odcinek, niezwiązany z pracami remontowymi. Miałem go opublikować na moim drugim kanale Mario po godzinach, ale wiem, że ogląda mnie tutaj wiele dzieciaków, jak również rodziców. I w tych czasach, kiedy siedzimy całymi rodzinami w domach, zamknięte są kina, place i sale zabaw, nie wiadomo tak naprawdę, co zrobić z dziećmi, postanowiłem nagrać odcinek ze wspólnej pracy wykonanej z moją córką, a być może to się również komuś przyda. Zapraszam. Wiosna i czeka mnie kilka prac ogrodowych, m.in. płot, taras, domek warsztatowy, a zacznę od montażu trampoliny o średnicy 3,66 m, którą kupiłem w markecie za niecałe 800 zł. W pracy pomoże mi 6-letnia córka Hania, której radość sprawi zaangażowanie się w pracę taty, późniejsze użytkowanie trampoliny, jak również oczywiście rola w niskobudżetowym filmie na YouTube. Może dobrze by było tutaj, gdzie nie ma trawy. No nie wiem. Tutaj? To jeszcze mamy się spytaj, dobrze? Dobra, no okej, to tutaj. A później już trzeba tu wyrównać i tu jednak. Tak, żeby nie była na środku ogrodu, nie? Dobrze. Ustalone, gdzie ma stać, tata miał mało do gadania. Najpierw przynieśliśmy wszystkie elementy, sporo tego. Spojrzałem w instrukcję, ma kilkanaście stron. Zabawy będzie z tym pewnie kilka ładnych godzin. Proszę, picie, bo jest gorąco. Tata? Proszę, picie, bo jest gorąco. Dziękuję, tata. Proszę, picie, bo jest gorąco. Dziękuję, tata. Dobra, koniec żarcików, bierzemy się do pracy. Rozpakowałem paczki, żeby wiedzieć gdzie, co i do czego. W opakowaniu ze śrubami najlepiej poucinać tekturę, ale nic nie ruszać, żeby nie poginęło. Jest to wszystko ładnie opisane, dobrze pomyślane i wygodne. Tu musimy zbudować takie koło. Aha, kształcie literki T. Dokładnie. No dobra. I tutaj śrubkami trzeba. Zaczęliśmy od połączenia rurek obwodu trampoliny, które łączy się śrubami. Z drugiej strony zakłada dwie podkładki i nakrętkę. Przytrzymując śrubę, mocno skręciliśmy nakrętki kluczem. Wygląda to w ten sposób i wszystko byłoby dobrze, tylko zorientowałem się, że rurki powinny być zwrócone dziurkami do góry. Na szczęście nie połączyliśmy więcej elementów i to szybko odkręciłem i przerobiłem. No weź rączki, żebym ci nie przytrzasnął. No właśnie, pamiętajcie, że przy wszystkich pracach tego typu należy zwracać uwagę, co dziecko może zrobić, przewidywać, gdzie może się skaleczyć, obserwować, będzie trochę bezpieczniej. My tak złożyliśmy, skręciliśmy całe koło w kilkadziesiąt minut. Kolejny etap, montaż nóżek. Łączy się tutaj nogi 6A i 6B z podstawą. Tata? I skręcamy, słucham. A my już kończymy? Nie, jeszcze daleko do końca, ale dzisiaj myślę, że skończymy. Jeszcze kilka godzinek tylko. Nie płacz. Tak to jest. Na początku hura, optymizm, a po chwili już nuda. Kto ma dzieci, ten wie, o co chodzi. No ale nic, skręciliśmy nogi razem. W instrukcji jest dokładnie opisane, który numer śrubek, podkładek, także z tym nie było problemu. I teraz łączymy je razem z kołem. Zwrócić trzeba uwagę, aby noga 6B była z lewej strony, 6A z prawej. Ponieważ ciężko wchodziło, to wspomogłem się młotkiem. Uderzałem przez deskę, żeby nic nie uszkodzić. Skręcam śrubami i nakrętką, oczywiście z podkładkami. Ale tylko na jednym słupku 6A z prawej strony. Co teraz, rozkładanie tej maty. I tu mamy na kilku stronach, jak to robić po kolei, żeby dobrze to zrobić. Rozłożyliśmy matę w środku okręgu namalowanym białym kółkiem do góry. W częściach jest taki hak i sprężyny. Tu zakładamy pierwszy. I teraz liczymy kolejny na 19 trzeba, wiesz? 14, 15, 16, 17, 18, 19. 15, 16, 17, 18, 19. Dobra, potrzymaj instrukcję. I teraz, o, to z tym, tak? 19 to jest. Następny ma być 37. 35, 36, 37. To było to 37 tu? Tak. Dobra. I tak dalej według instrukcji, wyliczając po kolei, krok po kroku, naciągałem matę. Oczywiście Hania pomagała i przygotowywała sprężyny. Już się kończą sprężyny, więc już kończymy powoli. O, tu.
Jeszcze widzicie tu sprężyna. Ale przejdźmy sobie dookoła i się rozglądajmy. O! Tata, to już wszystkie. Tylko jeszcze masz dwie. Kolejny etap za nami. Założyliśmy osłonę, którą trzeba było przywiązać. I teraz w nogi 6A, które nie były przykręcane, wsuwam słupki i mocuję je śrubami z główką. Następnie wziąłem metalowe elementy z otworami, przykręcam takie blaszki, obejmy i łączę z kolejnymi. W ten sposób wyszło po 6 sztuk na 2 długie wsporniki. Rozkładam siatkę zabezpieczającą i wsuwam te szyny w środek. Połączyłem je razem z obu stron, tworząc w ten sposób zamknięte koło z siatką. Wziąłem kolejne rurki z zestawu, założyłem zakończenia, przykręciłem i tu wciska się te wąskie szyny w plastikowe zakończenia i rurkę łączy z tą pierwszą, czyli rurka na rurkę skręcam razem i siatka układa się sama. Czasem wspomagałem się kluczem, bo były dosyć duże prężenia i ręcznie ciężko było trafić w dziurki i skręcać. Na koniec zabawa z przeplataniem. Sznurkami łączy się siatkę z oczkami na macie. I gotowe. Czas pracy około 6 godzin z małymi przerwami. Zastanawiam się tylko, czemu nie dają w zestawie drabinek. Będzie trzeba coś dorobić. Trampolina po złożeniu wydaje mi się naprawdę duża, zajmuje sporą część ogrodu, ale ważne, że jest radość dla dziecka. Fajnie było Hanie zaangażować w jakąś pracę i wiem, że nie wszyscy mają działki czy ogrody, mieszkają w blokach. No cóż, pozostaje życzyć, żeby wszystko szybko wróciło do normalności, a dla rodziców dużo cierpliwości i miłości do pociech, no i czasami, żeby po prostu odpuścić. Pozdrawiam!